środku! Ten jest dla ciebie! O mój Boże, kto to? To co robicie po przerwie? O kurna! Ziom! Hej, żyjesz? Luz, stary, opalam dupsko! Cholera! Gdzie jesteśmy? W niebie, ziomek! Nie, to bezludna wyspa! Nie jest bezludna, odkąd tu jesteśmy! Nie kumasz, opuszczona! O matko! A jest jakaś wyspa Burrito? Zajebista sprawa! O matko, nie wierzę, umrzemy tutaj! Zginę obok Matoła i nie zobaczę już bimbałków różowej! Ta, a mi przeszkadza brak internetu tutaj. Cholera, a może... Nie, nie! Gdzie mój telefon? Czekaj, stary! Przecież zadałeś miskę telefonów na obiad! Racja! Ajajajajaj, dawaj! Dupa! Stary! Nic z tego nie wyjdzie! To może ja spróbuję! Nie tak mocno, dupku! Co powiesz na to? Skończ! Lepiej spróbuję z mięśniami kegla! Tak, to nasz koniec! To działa! Nie wierzę, że to robię! Jeden pierd i nie żyjesz! Ostrożnie! Jeden pierd i nie żyjesz! Witaj! Dodzwoniłeś się do Międzynarodowych Usług Ratowniczych. Jesteśmy gotowi do uratowania cię, zwłaszcza z bezludnej wyspy. Halo! Słyszy mnie pani? O, witaj, kotku! Możesz ratować mnie, kiedy tylko zechcesz. Co tam porabiasz? A, wiesz, nudy w kacy. Kończę o 7:00. Jak chcesz wyskoczyć na wyspę Burrito i... O mój Boże! Chyba straciłem zasięg. Pieprz się! To koniec! Gdzie leziesz? Do domu! Kończ sobie tego questa sam! Mówiłem, że jesteś cipą! Co za debilna opowieść! Niebieski kretyn! Ten miecz to będzie coś! Cała plaża moja, jak twoja dziewoja. Mój wojownik jest wielki jak sekwoja. To trok. Wow! To miejsce jest cudowne! Słońce takie cieplutkie, woda taka czysta, piasek, jak diamenciki pod stopami, powietrze, takie rzeźkie jak... dym? Fred! Koleś! Co ty zrobiłeś? Co? A, to! Wszystko rujnujesz! Nie jest tak źle! Spalimy się żywcem! A? Co to? King Kong! Czy to samolot? Pszczoły! Cholera, to jest samolot! A, demon niebios! Ha, ha, ha! Łapcie drabinę, towarzysze! Genialne ognisko sygnałowe, panowie. Widzialne z odległości mil. Chociaż szkoda, że spaliliście wyspę Burrito. To była wyspa Burrito? Nie! Albo wyspa Cycuszku? Nie! Kim jesteś? Podróżujecie z niesamowicie osławionym kapitanem Wroną, odznaczonym Krzyżem Odrodzenia Polski. Jesteś pilotem? I alkoholikiem. 1000 startów, 1000 katastrof. Cudowna liczba. Oj, uważaj sobie, ty stary gracie. Wspomniałem, że jestem ślepy? Ślepota alkoholowa. Jesteśmy zajebiście podobni, stary. A gdzie pan właściwie leci całą tę drogę? Jestem w drodze do Paryża. Spotykam się tam ze starym przyjacielem, pułkownikiem Wrzodakiem. Panem Wrzodakiem? Szeregowiec. Nie widziałem go od D-Day, albo Debil Day, jak go nazywał. Jesteśmy podczas tajnej operacji przeciw dwóm kretynom, szukającym wielkiego miecza przeznaczenia. Jakich dwóch kretynów? O, mam tu gdzieś ich imiona.
Red i Blue. A właśnie, przedstawcie się staremu kapitanowi. Tom? Tom. Tom i Tom. Nigdy mało Tomów, jak to zawsze powtarzam. No jasne. To jest dla mnie ważna misja, panowie. Na tyle ważna, że rzuciłem picie. Szczerze mówiąc, czuję, że moja ślepota staje się słabsza od naszych rozmów. Chyba widzę chmurę i orła, ale wielki. Mój Boże, słońce! O cholera, zobacz nas! Co robimy? Spadamy stąd! Jesteśmy w dupie! Może nie. Myślisz o tym, co ja? Nigdy. Po prostu uchylejemy trania i znowu będzie ślepy jak pelikan. Pelikany nie są ślepe. Dawaj! Hej, kapitanie! Toast! Za udany lot! Nie, nie. Nawet kropelki. Przyszłość świata od tego zależy. Dżentelmenowi nie przystoi odmawiać kolejki, prawda? Dobrze. Dżentelmen to moje drugie imię. Wow, jasny pierun. Widzisz? Mówiłem, że to głupi pomysł. Ziom, ty jesteś głupi! Cisza tam! Znam ten dźwięk. Panowie, jesteśmy pod ostrzałem.